Witam Was, moi kochani. Zbiera się znowu na deszcz. Wierzba puszcza liście, ptaki śpiewają. Starorzecza troszeczkę przybyło, widzicie. A ja wróciłem, że tak powiem, na stare śmieci. Taczka szkła, innych śmieci. Taczka, worek urobku, taki potężny, ledwo go dźwignąłem. O, widzicie płaskowniki, jakie lecą z tego. Korzystając z okazji, że jeszcze nie jest bardzo mokro. O Jezu, zaraz się zabiję w tych namorzynach, w tych szuwarach. Wróciłem sobie troszkę do wyrobiska i wyszedł mi Jupiter 16 cm. Jakby ktoś chciał kupić, prawie szczelny, no nie widzę problemu, dogadamy się. Ale gdzie ja to mam? Wyszedł już złomik. Ha, na dzień dobry, taka piękna blacha miedziana. Jakiś wykrój, elegancko. Weźmiemy oczywiście. Nie pogardzimy. A tam widzę coś, co jest chyba amelinium. Oczywiście, tego nie pomalujesz. Zrobimy sobie. No i jest znowu blacha. Zrobimy sobie szybką odkrywkę. Zobaczymy, co tu jeszcze za surowce w ziemi leżą. Ja się włączę zaraz. Spróbujemy to jakoś ogarnąć. Lecimy na żywo. Odkrywka się powiększa. Zobaczymy, czy coś wyciągniemy na żywca, czy nie. Ile będzie widać. Tu jakaś buteleczka. O, ciekawe, po czym to jest. Jakaś mała orężaczka. Nie wiem, jak to widać. Tu muszę. Dobra. Weźmiemy. Nie pogardzimy. Są jakieś blachy. Wychodzą. Szkło. O, tu jest na bogato. Proszę. Jaka fajna blacha. Tak jest. Ja bardzo lubię blachy. O, tu idzie amelinium. Proszę, ja bardzo lubię blachy. Lubię je zamieniać na PLN-y. Tak. Wczoraj mieliśmy fajne spotkanie. No, znowu amelinium. Fajne spotkanie z flamingiem. Pozdrawiam Cię, przyjacielu. Zrobiliśmy sobie akcję Czysty Brzeg. Troszkę połowiliśmy magnesem. Ja nie wklejałem mojego filmu, ponieważ coś mi się stało z obrazem, nie wiem. Mam nadzieję, że na tym filmie będzie inaczej. Wszystko mi skakało. Przypuszczam, że jak obrabiałem... O, proszę, drut miedziany. Elegancko. Przypuszczam, że jak obrabiałem moje pierwsze w życiu wideo, to coś tam poknociłem. Ale co chciałem Wam powiedzieć. Dzięki wszystkim za miłe komentarze pod akcją ze sprzątania ulicy Łabędziej. Kolego Konradzie, bo ja tam imię pomyliłem, bardzo Cię przepraszam. Dzięki za odezwę. Kolega Konrad się odezwał, zadeklarował pomoc. Elegancko skorzystamy. Patrzcie, jaka blacha. Skorzystamy jak najbardziej. Kaniów na tym też skorzysta. Ale do czego zmierzam? Wejdźcie sobie na YouTube i wpiszcie... O, jakie piękne. Wpiszcie największy ściek świata. Zobaczycie film przedstawiający... To jest chyba Indonezja, jak dobrze pamiętam. Zobaczycie film przedstawiający... O kurczę, a cóż to jest? A, grubiutkie. Piękne. Przedstawiający rzekę, która no jest masakrą. Jest masakrą. Mam nadzieję, że w Polsce nigdy do tego nie dojdzie, ale odnieście to, co zobaczycie, do tego, co mamy w Europie. Także naprawdę nie jest jeszcze tak źle. Chce ktoś talerz? Tanio sprzedam. Prawie nówka. Prosto z fabryki porcelany.
oczywiście już nieistniejącej zapewne. O, tu mamy jakieś leki. No i co? Chyba źródełko się wyczerpało. Trzeba pakować urobek i uciekać do domu, bo zaraz zacznie padać. Także wracając jeszcze do tematu, odpalcie sobie film, który się nazywa Największy ściek świata i spójrzcie do czego prowadzi śmiecenie i niedbanie o środowisko. To, co tam zobaczycie, jest przerażające. Fajna blacha. Po prostu jest przerażające. Nie wiem, czy tu coś widać, czy nie. Spróbujemy jeszcze z ręki, nie? Jak kiedyś. Nie, tam z jakiegoś statywu. Musi się trochę obraz potrzęść. Jak to na moich filmach. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście, że mnie wspieracie. To jest... O, plastikowy widelec. To jest bardzo cenne, a nawet rzekłbym bezcenne. O! Proszę, popielniczka to nie jest. To jest jakiś bęben hamulcowy, co to jest? Od jakiegoś, nie wiem, łazika marsjańskiego. No ale kawał złomu jest, o. Jakaś blacha fajna. No. Myślałem, że się źródełko wyczerpało, a tu się nie wyczerpało. Także pozdrawiam oczywiście wszystkich sprzątających. Marcin widziałem wczoraj, odpowiedział na wyzwanie Flaminga. Pozdrawiam cię, Marcin. My sobie odpaliliśmy akcję Czysty Brzeg. Też fajnie wyszło. Wór śmieci potężny się uzbierał. Wszystko już jest oczywiście posegregowane. Z tego, co słyszałem, to już... Bo tutaj drogę słyszę, która przebiega pod moim domem. To plastik już pojechał do przerobu. A reszta pojedzie następnym transportem. O, a co to jest? O, farbka. Proszę, plakatówka. No i zaczęło padać. No i niestety trzeba się będzie zawijać. O, a na koniec... Miedziucha, jest, zielona patyna, super. Druga blacha miedziana dzisiaj. Także, szybki wypadzik. Spójrzcie. Tyle w ciągu 3 minut. Tam stoi taczka zapakowana urobkiem. Deszcz zaczął padać, ptaki śpiewają. Jest cudownie, po prostu jest cudownie. Czy takie miejsca muszą być brudne? No nie muszą być. Czyśćmy takie miejsca, przede wszystkim nie zaśmiecajmy, kochani. No wiem, że wy tego nie robicie. Zwyczajny 50, pozdrawiam cię. Ty to zawsze trafisz jakieś fajne złomowisko, kurde, przy tych drogach. Strasznie, strasznie masz tam brudno w tych lasach, ale myślę, że dacie radę wszyscy. Także jeszcze raz pozdrawiam i z tych kambodżańskich, kurcze, wrzosowisk pozdrawiam wszystkich i żegnam się ciepło. Pa!